Cześć! Ostatnio wbiłem 80 tysięcy subskrypcji i nawet nie wyobrażacie sobie, jak dla mnie to jest ogromna liczba. W tym momencie jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję. Ale naprawdę, gdyby ktoś powiedział mi o tym rok temu, czy dwa lata temu, że wbiję taką liczbę subskrypcji, to kazałbym mu się puknąć w opakowanie. A teraz jednak siedzę tutaj przed wami i naprawdę mogę wam podziękować za taką liczbę. Dziękuję. Dobra, ale podziękowania już były, ale postanowiłem, że obejrzymy sobie dzisiaj wspólnie początki Mateo. Czyli Mateo, który ma 9 lat, który ma 10 lat. No już widzę, że będzie szał. Słuchajcie, 3 lata temu ja miałem 11 lat, być może już 12. To nie jest mój pierwszy kanał, miałem jeszcze wcześniej starszy. Także to w sumie zacznijmy od najnowszego filmu. Już niedługo. Zaraz, przecież to jest woda. Tą koszulkę dostałem, jak miałem 10 lat, gdy wyszedłem z klasą po raz pierwszy na Hades, nie? Było takie zebranie i wszyscy zostali po takiej koszulce, ja to dobrze pamiętam. I jeszcze mam tą koszulkę w szafce i ona w tym momencie sięga mniej więcej, nie wiem, gdzieś tak dotąd maksymalnie. Teraz, o ile mnie pamięć nie myli, będzie najgorszy moment. Jak chcecie go zobaczyć, to teraz zostawcie łapkę w górę. W ogóle ja się dziwię, że to ma tylko 10 łapek w dół. Wow. I teraz będzie naprawdę moment. Ja zasłaniam oczy, a wy oglądajcie. Dobre to jest! No to był właśnie ten moment. Cześć wszystkim, ja jestem Magic i witam was na... Czemu ja tutaj powiedziałem 3-4 i akcja? Cześć wszystkim! 3-4 i akcja. Cześć wszystkim. Oczywiście to będzie odcinkowo, nie że zrobię teraz jakiś 50-godzinny odcinek i będę tam gadał. 50-godzinny. Tego nie wytrzymam. Ogólnie będę nagrywać tą serię. A właśnie, nagrywałam ten odcinek tą komórką. Pewnie starzy widzowie pamiętają. Na 50 tysięcy robiłem specjal, jak rozwalałam ten telefon. Teraz już go nie mam, bo musiałem go usunąć, ale nagrywałam właśnie tą komórką. 5 sekund trwa ten film i ja jestem jego najbardziej ciekawy. Zobaczmy to, już się boję. Bójcie się na kolejny odcinek z Minecrafta! Nie ma jak to wrzucać. W ogóle miałam Windowsa XP wtedy, co nie? I nagrywałam wszystkie moje gry telefonem, po prostu monitor, bo żaden program, nie było żadnego programu na Windowsa XP, to jak już znalazłem jakiś taki dziwny, to lagowała mi strasznie gra. Patrzcie, jak to wszystko wyglądało, te moje gameplaye. Jestem Makistis, witam was w drugim odcinku z serii Minecraft. Mateo, ty deklu. Tu nie wiem, ile to miałem FPS-ów ze 3 max. Miałem jeszcze jeden kanał i za chwilę pokażę wam mój pierwszy film, jaki kiedykolwiek nagrałem. Nie pamiętam hasła, ale pamiętam tytuł. Wtedy nagrywałem moim telefonem, a wam nawet pokażę, w jakim telefonie to nagrywałem. To jest dokładnie ten film z kanału Mati Stars, nagrany 4 lata temu i nagrywałem to tą Nokią. Ona już jest teraz porysowana, ale to jest mój telefon, który dostałem na komunię. Byłem naprawdę mega podjarany. To co, macie popcorn? No to zapraszam na seans. Patrzcie, jaka jakość, kurde. Powiedzmy, że mój brat no, miał 6 lat, chociaż gdy miałem ja 10, no to mój brat powinien mieć 5, ale to jest ogólnie film, gdzie pokazuje, jak mój brat kopie w piłkę. O, patrzcie, tu jest mój stary kanał. Ja sobie samemu pisałem wtedy komentarze, na przykład to 6-latek, nawet to jest mój stary kanał, Mati Play. Ja miałem dużo strasznie tych kanałów, tylko że pozapominałem o... haseł. Zobacz mojego pierwszego daily vloga. Ja ogólnie bardzo, ale to bardzo lubiłem robić te wszystkie vlogi. Także oglądamy. No tutaj oczywiście telefon miał głośnik tutaj, więc ja oczywiście nagrywałam tak, zasłoniłem sobie łapą cały głośnik i coś tam gadałem. Dzisiaj jest daily vlog na podwórku. Po no cicho bądź, po informacyjnych sprawach zaczynamy naszego daily vloga. 22 listopada jest śnieg, o dziwo. 22 listopada, a dzisiaj jest który? 19, tu może jeszcze spadnie śnieg, no nie wiem, ja bym chciał już mieć śnieg, bo wiecie, ulepił bowanka i w ogóle... W tamtym roku śnieg spadł dopiero, nie pamiętam kiedy, ale... Dobra, no ogólnie chodzi to o to, że wiecie, tam gadam jakieś głupoty, ale w sumie jak na 10-latka powiem tak, no... Patrząc teraz, wiecie, ja jak widzę różnych innych youtuberów, którzy komentują siebie sprzed kilku lat, to oni strasznie siebie wyzywają, a też zauważcie, że każdy ma co innego w głowie, bo gdy rozwalicie jakąś zabawkę dla 3-latka, zacznie płakać, gdy rozwalicie jakąś zabawkę dla 15-latka, no będziecie z tego śmiał raczej, więc to w ogóle, wiecie, no inaczej to wszystko wygląda, więc ja się nie będę raczej z siebie śmiał, tylko bardziej bym chciał przypominać i pokazać też wam, jak wyglądałem kiedyś ja,
I ci, którzy myślą, że miałem farta, że osiągnąłem sukces, to się mylili, bo ja tak naprawdę nagrałem jakieś 2000 filmów, o ile nie więcej, naprawdę, mówię teraz całkiem serio, zanim osiągnąłem ten sukces, jeżeli tak można powiedzieć. Kolejny daily vlog. No, super intro. Trzeba to nagrać. Stanowisz mi defalec, a ja. Dobry, patrz jaki ładny zachód słońca. Ta. Cześć, witajcie tutaj. Czy miałem taki krzywy ząb? Ej, czy wy to widzicie? Ja miałem zęba i na tym zębie miałem drugiego zęba. Czemu teraz tak nie mam? Ten odcinek nie ma głębszego celu. Chciałem wam tylko pokazać, jak ja dochodziłem do tego, co mam w tej chwili. I naprawdę, jeśli ktoś mi czasem mówi, czy to w szkole, czy to na ulicy, że miałem farta, że osiągnąłem taki sukces, bo wybiłem się na tym, to chciałem go tak, wiecie, tak wziąć i tak prawą ręką tego w czoło puknąć, bo wiecie, czym więcej filmów się nagrywa, tym większe doświadczenie się ma. Tak jest praktycznie we wszystkim. Ja właśnie od najmłodszych lat nagrywałem już sobie te filmiki, miałem tam jakąś pasję i w końcu, gdy usunął mi się mój poprzedni kanał, zakładając ten kanał, miałem już pewne doświadczenie, więc było mi trochę prościej. Też w sumie, zakładając ten kanał 2 lata temu, było o wiele prościej niż jest teraz. Ale naprawdę chciałem wam jeszcze raz bardzo, ale to bardzo podziękować. Jak widzicie, za 80,5 już tysiąca subskrypcji. Jest to naprawdę bardzo ogromna liczba i lecimy po 100 tysięcy drobnymi kroczkami. Także to tyle, ja wam życzę miłego dnia, poranka, wieczora, nocy, popołudnia, przedpołudnia, podwieczorku, czegokolwiek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Piona!